Siemanko, witam was w kolejnym odcinku z serii Biednego Serca sezonu drugiego. Widzowie, ja właśnie teraz sobie wyjechałem od chłopaków z biogazowni, ponieważ przed chwilą właśnie oddałem im tą odwarkę, którą w poprzednim odcinku mogliście właśnie widzieć na akcji Obornik. Kto nie widział, to serdecznie zapraszam. Możecie sobie ten odcinek obczaić. Łapkę w górę możecie zostawić pod tamtym filmem, jakże i pod tym. Fajnie by było również, żebyście zostawili pod tym filmem subskrypcję z dzwoneczkiem. Bardzo mnie to właśnie motywuje do nagrywania kolejnych odcinków dla was. Tak jak właśnie wspomniałem, teraz właśnie wracam sobie od chłopaków z biogazowni. I dzisiaj, widzowie, akcja gnojowica będzie. Także myślę, że on się spodoba. Ja właśnie patrzyłem, że tej gnojowy już trochę jest i pasowałoby właśnie ją wylewać pomału, bo z tego zbiornika już się prawie że wylewa, powiem wam. Dzisiaj właśnie się tym zajmiemy. Troszkę taka akcja znowu śmierdząca, ale wy tego i tak nie będziecie czuć. Dobra, nie będę wyprzedzał. Szkoda tutaj. Szkoda samochodu ratować. No nie ma co. Jeszcze policja gdzieś tam będzie stać na wjeździe u kogoś i nie ma co też tak naprawdę po wsi szaleć. Wiadomo, dzieci są, mogą wybiec. Tu akurat ktoś akurat idzie, zobaczcie. Zresztą pasów nie ma, tylko tak ludzie po prostu przechodzą luzem, nie wiem czemu. Może namalują pasy kiedyś tej wsi. Aczkolwiek wątpię, bo też tak naprawdę. Przecież chodnika nie ma po drugiej stronie, zobaczcie. Ludzie sobie tak poboczem chodzą. Dobra, my skręcamy tutaj. Jak już dobrze wiecie. Dobra, zdążę przed nim akurat idealnie. I teraz gaz w podłogę i lecimy, kurczę, widzowie, a nie. Kurde, stówą przez wieś. Patrz to. A hamulce, widzowie, dobre w daci. Brama zamknięta, dobra, myślałem, że nie zamknąłem już, bo raz, widzowie, zamknę, raz nie. Jakbym nie zamknął, to jeszcze by mi te moje kury uciekły. Tak, to chyba tam są. Ogólnie, widzicie, widzowie, jest taka właśnie godzina późna. Trochę już jest taki słońce, niedługo będzie zachodzić. Ale trzeba robić na wsi, wiecie, jak to jest. Robota jest, to trzeba robić. Tylko bramę zamknę, żeby te moje kury tutaj nie uciekły, bo wiecie, jakie to są kury, no. Lubią zwiedzać nowe tereny, no. Dobra, siadamy, no i gdzieś trzeba tą dacie postawić. W sumie tu, wiecie co? Albo tu stoi rower. Dobra, to tutaj postawię samochód, niech stoi. Światełka gasimy. Samochód również. No i dobra. Widzowie, tak dla odmiany dzisiaj postanowiłem, że trochę pomęczy mi 30. Bo ta moja beczka na gnojowicę właśnie. Ona stoi tutaj. To jest właśnie PN20, tak? Beczka PN20. Ona jakoś nie ma dużego zapotrzebowania mocy, także myślę, że na spokojnie wystarczy właśnie taka. Na spokojnie wystarczy moc 30, tak? Dobra. To co, nie będę przedłużał, tylko lecimy. Też posłuchajcie, jak ona ładnie chodzi. Odpaliła ładnie. Wyjeżdżamy. Sobie tam podepniemy teraz tą beczkę moją. Także co, widzowie, na samym wstępie tego filmu, jak jeszcze oglądacie, bo ostatnio zauważyłem, że te filmy znowu tak trochę krócej oglądacie, ale no cóż, no. Kto ogląda, to niech napisze komentarz hashtag gnojówka. A ja oczywiście przyniosę serduszko, tak? Dobra, podepnijmy sobie elegancko. Czy w ogóle są kable? Kabli tu chyba nie ma, tak? No i tak to powiem widzowie, że do. A nie, kable są. Jakieś. A nie, wałek, dobra. Kabli tu i tak się, widzę, do 30 nie da podpiąć, ponieważ ona nie ma po prostu takiego mocowania. Dobra, wyjeżdżamy teraz tak. Jeszcze trzeba tylko właśnie napompować, tak? Gnojówkę. Przecież, bo co będziemy lać? Powietrze to trochę bez sensu. Prawda? Dobra. Pompę mam z tyłu. Tu jeszcze trzeba otworzyć tylko drzwi. Bo zamknąłem oczywiście tutaj bramę, to znaczy te drzwi tutaj, żeby po prostu krów mi nikt nie okradł na moją w trakcie mojej nieobecności, tak jak pojechałem do chłopaków, wiecie o co chodzi. Dobra. To niech się pan napompuje elegancko, no patrzcie, to praktycznie się już wylewało, jak możecie zauważyć, no. Tymi tutaj deskami tak trochę przystawiłem, aby wiecie tam, jeszcze ktoś się nie utopił tylko. Dobra, już tam jest pewnie trochę pełno już prawie, tak? Dobra, można lecieć.
Zobaczymy, jak ta 30 się w ogóle spisze na tym polu. W ogóle nie wiem, czy mnie teraz trochę ona nie będzie zagłuszać. Ale myślę, że tam trochę się najwyżej ściszy podczas montażu. Zamknę tutaj drzwi, bo jeszcze tutaj ktoś mi wejdzie, jakiś lisknę, jak ktoś, jeszcze mi tak moje krowy pozabija tylko. Jak widzicie, mam tylko krów. 4 krowy, tak, no to szkoda ich. Dobra, lecimy dalej. Trochę dzisiaj sobie 60 odpocznę, widzowie. Ciągle tą 60 robiliśmy, ciągle. I się tak właśnie postanowiłem, że pasowałoby trochę tą 30 pokotować na odcinku, bo ciągle ona tylko stoi w tym kurczę garażu. I w końcu to się zatrze, tak? Znaczy zastoi jeszcze. Od czasu do czasu trzeba ją tak przepalić. Jedzie tu ktoś? Nie, chyba nie. Dobra, bo czasem wiecie, wjedzie jakiś łobuz na motorku. Kurczę, będzie awaria. Ważne, że będzie wypadek, tak? Będzie awaria i motoru, i 30, czy tam 60. Wiecie, dobra. Góry niech tam siedzą. Lecimy. Zobaczcie, no nawet... Nawet zestaw, powiem wam, widzowie, naprawdę wygląda ładnie, co nie? Pasuje naprawdę ta beczka do 30. Ale dobra, nie będziemy tutaj nic gadać. Tylko trzeba jechać, prawda? Bo tu... Jeszcze żeby tą gnojowę rozlać, kurczę, przed zachodem słońca pasowałoby. Kurde, ale ta 60. 30, sorki, ale ta 30 naprawdę drze mordę jak nie wiem co. Myślę, że my dobrze słychać teraz trochę, może teraz tutaj do kamery bardziej przybliżę, żeby tak, żebyście mi trochę słyszeli, a nie. Bo staram się głośniej mówić też. Wiecie, tutaj nie ma drzwi, więc też ten głos jakoś, no... ma dostęp, tak, bezpośredni z silnika, no. Ale tam dziury, znaczy kamienie straszne. Teraz z górki to prawie, że na luzie można jechać. Ale pijak jest, to też trzeba trochę gazu dać, żeby... 60 się, wiadomo, nie stoczyła tak. 30, sorki, widzę, że tak 60 mówię, bo... Wiecie, ciągle tą 60 człowiek robił w polu i tak... Teraz trochę... się to aż tak utrwaliło. Tu też, jak widzicie, łąka ładnie skoszona. Nie nagrywałem właśnie, mam odcinka z tego. Tutaj się na kosu po raz drugi. Tak po prostu stwierdziłem, że nie ma sensu, wiecie. Wiem, że wy chyba lubicie się na kosy, ale drugi raz w sezonie się na kosy nagrywać, tak postanowiłem, że nie za bardzo. Sam tutaj sobie wszystko ogarnąłem. Teraz, aby tutaj właśnie tę gnojówkę rozlać. Ciekawe, ile starczy tej gnojowy na przejazd. Oby. I starczyło właśnie na cały przejazd. No zobaczymy. Ojoj, no i tak. To myśmy sobie, widzowie, porozrywali. Ho, ho, ho. Jak to w ogóle? To w ogóle rozlane jest, widzowie, bo tak... Nie za bardzo widzę. Chyba jest, chyba gdzieś tam... weszło w ziemię. Dobra, lecimy dalej. Nie ma co. Najwyżej jakby... Bo tej gnojowy jakoś tam też bardzo dużo nie ma, powiem wam. Ten zbiornik jest... nie taki duży, znowu widzowie, powiem wam. I najwyżej, jakbyśmy tutaj trochę porozlewali, to można potem, widzowie, pojechać na jakieś inne pole i porobić coś innego, wiecie. Ale nie wiem, zobaczymy. Jak jeszcze będę miał dzisiaj siłę, to możemy jechać. No ale też, widzowie, jestem trochę zmęczony, bo ogólnie... Też, widzowie, od rana pracowałem właśnie... Znaczy, jak ten odcinek nagrywam, to jest to ten sam dzień, jak rozrzucałem obornik, wiecie? Właśnie po akcji obornik sobie to pole dokończyłem, tak? I potem zaorałem je całe. Także może to mogliście zauważyć trochę. Gdzieś na innych polach też pracowałem właśnie, żeby te pola inne też przygotować właśnie. No pomału pod siew, tak? Bo niedługo zaczniemy siać. Jakieś tam zboża. Zobaczymy jeszcze co. Będę musiał się na tym zastanowić. Pasowałoby, powiem wam, widzowie, pszenicę gdzieś zasiać, bo nie mam ogólnie, powiem wam. Nie wiem czemu, jak to się stało, ale w ogóle nie mam pszenicy. I musiałem, powiem wam, kurom kupić od sąsiada tam worek pszenicy, bo normalnie by mi kury normalnie zdechły z głodu.
Dobra. Zajeżdżamy. I można wjeżdżać. Do mojego królestwa normalnie, widzowie. Tylko zamknę bramę, wiecie, żeby te kury nie uciekały. No, widzowie, gdybym nie miał kur, albo gdybym miał jakąś taką, wiecie, tutaj siatkę chociaż przegradzającą gospodarstwo, no to wiecie, nie musiałbym tak ciągle bramy zamykać. Tak to trochę, kurczę, szkoda, żeby mi te kury pouciekały jeszcze, bo ten, wiecie, jakiś lis wyjdzie, pies wyjdzie, zagryzie i szkoda, prawda? Dobra, teraz też te bramy trzeba otwierać znowu. No wiecie, widzowie, trzeba o bezpieczeństwo tutaj dbać, żeby tutaj nikt nie poukradał, tak? No i dajemy znowu. Dobra, możemy jechać dalej. Tu ogólnie kiszonka cały czas się fermentuje. To pole widzicie jest zaorane, tak jak wam mówiłem. Na rozrzutniku jeszcze trochę tego obornika zostało. Ale to spokojnie się wykorzysta, jak nie w tym sezonie jeszcze to. To się w przyszłym sezonie wykorzysta. Czemu to się nie chce zamczyć? Coś się chyba znowu zaklinowało. Dobra. Zamyka się. To lecimy. Widzimy dalej. Ogólnie powiem tak. Na tą łąkę ja ogólnie nie chcę całej tej łąki ogólnie wylewać gnojowicom. Rozlewać tam gnojowice, bo ta łąka jest duża, jak widzieliście. I po prostu też tej gnojówki nie starczy. Więc jeszcze mam ten obornik na tym rozrzutniku, to można też tam, wiadomo, obornik rozrzucić tam. Też będzie dobrze. No, jeżeli na resztę, to się tam, nie wiem. Może od sąsiada się pożyczy jakąś tam gnojówkę. Znaczy kupi się, nie pożyczy, wiadomo. W tych czasach nic za darmo nie ma, co płacić. Nie wiem, zobaczymy, no. Najwyżej jak nikt nie będzie miał odsprzedać, tak? Gnojówkę, no to się to pole, się tą łąkę zaora, tak? Tyle będzie. Bo to najwyżej da się trochę więcej nawozu, żeby ta ziemia była też inna, taka bardziej nawieziona. Jakoś to będzie, no. Jak wiecie, jak się ma 4 krowy, no to nie ma się też co spodziewać, że gnojówki będzie dużo. Jest małe polskie gospodarstwo. Nie ma co się spodziewać właśnie po tym. Obornika też jakoś dużo nie miałem, ale obornika było tyle więcej, że po prostu słomę im dawałem często, naprawdę słomę im wymieniałem. No i gdzieś ten obornik się stworzył, prawda? A gdzie my w ogóle skończyliśmy tą gnojówkę rozlewać? Gdzieś chyba koło tego drzewa. Nawet chyba za trochę. Trochę się błyszczy tutaj ta ziemia pod słońcem, jak widzicie. Delikatnie. Dobra, gdzie to się to skończyło? Tu się skończyło, jak widać. Dobra. Leci? Dobra, leci. Może teraz się do końca tego pola uda dojechać. Ale nie spodziewam się, bo ta gnojowica naprawdę szybko leci. Też ta łąka, widzowie, bardzo zaniedbana była. Jest. Jak mogliście widzieć po tym sezonie, w sumie po tych pierwszych sianokosach, no to trawa była naprawdę kiepska. Ale kostek, powiem wam, widzowie, że wyszło naprawdę sporo. Nie wiem ile, bo nie liczyłem. To się jeszcze tam leje w ogóle? Leje się jeszcze, dobra. Do końca chyba akurat dojedziemy, patrzcie. Dojedziemy. Dojechaliśmy. Jeszcze się leje, widzę, to nieźle. Dobra, tutaj tak pojadę. Już koniec, tak? Koniec. Tak, widzowie, no zobaczcie, tutaj właśnie już się skończyło. No, nie będę podchodził, śmierdzi trochę z tej obory.
Znaczy, z tej gnojowy. A gnojowa zobory, prawda? No to tak jakby zobory, no. Dobra, wiecie co, widzowie? Ja wam tego odcinka chyba dużo nie będę przedłużał. Pokazałem wam to, co chciałem wam pokazać. Gnojówkę rozlałem, to co miałem. Więcej trzeba będzie kupować, albo po prostu dać sobie z tym spokój. Dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeśli tak, no to zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję, dzwoneczkiem tam na dole. Ja się z wami żegnam. Do kolejnych odcinków. Na razie, trzymajcie się. No i cześć.